dobry, dzień dobry, witam! Kochanie, gdzie jedziemy? Teraz jesteśmy na autostrada Napoli. Idziemy na Pompei, a vedere gli scavi di Pompei. Dzisiaj. Tak, kochani, zabieramy was na wycieczkę do Pompei. Pompeja. Jedziemy zwiedzać i mam nadzieję, że pokażemy wam co nieco. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, jak wyglądają Pompeje. Słuchajcie, dojechaliśmy już na miejsce, mniej więcej jakieś pół godziny od samego Neapolu jazdą samochodem. Mamy przewodnik, mamy mapę, idziemy zwiedzać. Kochani, mapa gotowa. Max kupuje bilety w kasach i przy okazji, jeśli będziecie wybierać się do Pompeji, to radzę wam kupić bilety online, żeby ominąć ogromną kolejkę. A ja pokażę wam, jesteśmy teraz w tym miejscu i będziemy zaczynać nasze zwiedzanie dokładnie tutaj. Do wyboru macie dwie trasy. Jak możecie zauważyć, jest trasa zielona, która trwa około 2 godzin. I trasa czerwona, która trwa około 4 godzin. Także przyszykujcie się na to, że zwiedzanie Pompeji to jest praktycznie cały dzień. Bo oczywiście możecie wybrać obydwie trasy lub też każdą z osobna. Dico io, questa qua era un appartamento, una casa, e questa era la camera da letto dove dormivano. Mm. Hai visto com'era piccola? Esagerato piccola. You wonder why, Amelia.
Spacerujemy już kilka dobrych godzin i jeszcze nie mamy dosyć. To jest nieprawdopodobne miejsce i naprawdę każdy szczegół, każdy kamień, uliczka to jest kawał historii, która istnieje i którą możecie poczuć. Trzeba tu być, trzeba to miejsce zobaczyć, trzeba zwiedzić coś niesamowitego, pięknego, ale też niesamowitego. Kochani, zwiedzanie zaliczone. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i odrobinę mogliście zobaczyć tutaj właśnie w Pompejach co i jak, ale pokazaliśmy wam tak naprawdę odrobinę z tego wszystkiego, co można tutaj zobaczyć i co warto zobaczyć. Patrzcie. Katastrofa była. 20 km dzisiaj. Tak, Massimo ma rację. Słuchajcie, nogi nam odpadają. Teraz 20 km zrobiliśmy. Czy mi spać mogę? Tak, jak nie więcej. I co, słuchajcie, w dodatku, wyszliśmy nie tą stroną, co weszliśmy. Więc teraz musimy nadrobić znowu kawałek. Mimo tego, że mieliśmy mapę,
to szliśmy tak, jak nam się przynajmniej wydawało, że weszliśmy, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Także wracamy teraz już do samochodu i jedziemy do Neapolu. Jeszcze 1,5 kilometra. Jeszcze 1,5 kilometra. Giulia, cosa ha preparato mamma per stasera? Questa è una ricetta di mamma e dentro ci sono le cozze e il sugo di pomodoro e prezzemolo. Com'è? Prova. Facciamo i test dal vivo. Scarpetta. Sì. Ma è? Sono preoccupato anch'io. Buona. Sta Russia, 88esima. Piccola. Eccolo qua. Che ci fa qui? Forte Gennarino.